10 zapomnianych bitew. Bitwa pod Krakowem. Była to bitwa na froncie wschodnim I wojny światowej, stoczona między wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi w dniach 16-25 listopada 1914 roku, zakończona taktycznym sukcesem Austro-Węgier. Dowództwo rosyjskie, którego oddziały parły na zachód po obu stronach Wisły, zamierzało wziąć w kleszcze krakowską twierdzę. Sztab austro-węgierski wykorzystał szansę, jaką stwarzało rozdzielenie sił rosyjskiego walca parowego przez Wisłę, a także ich obawę przed frontalnym natarciem na twierdzę. 16 listopada siły 1. i 4. Armii przy wsparciu części załogi artylerii twierdzy Kraków rozpoczęły uderzenie na przeciwnika na północ od Krakowa, w wyniku czego impet rosyjskiej ofensywy został zatrzymany, co oznaczało taktyczny sukces wojsk austro-węgierskich. Bitwa pod Krakowem nie przyniosła jednak rozstrzygnięcia strategicznego, a ciężar walk po krótkim czasie przeniósł się na południe od miasta i była to bitwa pod Limanową. Bitwa pod Pułtuskiem. Bitwa stoczona 26 grudnia 1806 roku pod Pułtuskiem przez wojska francuskie z wojskami rosyjskimi w czasie wojny z czwartą koalicją. 30-tysięczny korpus francuski wojsk napoleońskich próbował zdobyć most na Narwi i zająć miasto. Niespodziewanie został zaatakowany na zachód od Pułtuska przez 45-tysięczną armię rosyjską ze 120 armatami. Niezwykle krwawa bitwa została nierozstrzygnięta, ponieważ Rosjanie wytrwali na swoich pozycjach i zniszczyli most. Sama bitwa toczyła się w straszliwych warunkach atmosferycznych, podczas burz, śniegu z deszczem, w czasie największych roztopów i zabłocenia terenu. Straty obu stron były bardzo wysokie, Francuzi stracili około 7000 osób, zaś Rosjanie 5000. Bitwa ta została upamiętniona na Łuku Triumfalnym w Paryżu. I faktycznie w Paryżu na Łuku Triumfalnym widnieje słowo Pułtusk. Jest to miejscowość na Mazowszu, jakby ktoś nie wiedział. Swoją drogą, jak lubicie temat bitew, wielkich bitew, to polecam Wam grę Tivar. Jest to darmowa gra online. Śmiało wbijajcie, link umieszczam w opisie. Bitwa w lesie teutoburskim. Bitwa stoczona jesienią 9 roku naszej ery pomiędzy plemionami germańskimi pod wodzą Arminiusza, wodza ze szczepu Herusków, a wciągniętymi w zasadzkę legionami rzymskimi dowodzonymi przez Publiusza Varusa. Bitwa ta zapoczątkowała 7-letnią wojnę, która ostatecznie ustanowiła granicę na arenie jako granicę Cesarstwa Rzymskiego na okres 4 stuleci aż do upadku cesarstwa. Toczona legendą historia bitwy miała istotny wpływ na kształtowanie XIX-wiecznego nacjonalizmu niemieckiego. Bitwa pod Itororo. Starcie zbrojne, które miało miejsce podczas wojny koalicji z Paragwajem. Rankiem 6 grudnia 1868 roku marszałek brazylijskiej armii wyznaczył 13 tysięcy żołnierzy do zdobycia paragwajskiego miasta Villeta. Miało to przygotować przyszły atak na siły paragwajskie. Otóż już szybko wyjaśniam, w Paragwaju rządził Francisco López. Był to taki południowoamerykański Hitler, którego próbowano obalić. Przeciwko armii paragwajskiej dowodzonej przez Lopeza zjednoczyła się Brazylia, Argentyna i Urugwaj. Była to najkrwawsza wojna Ameryki Południowej w historii, która doprowadziła właściwie do wmarcia prawie wszystkich mężczyzn w Paragwaju. Wtedy to kobiety bardzo zyskały na sile w tym państwie, zaczęły być głowami rodziny i zaczęły rodzić dzieci na potęgę, aby naród paragwajski przetrwał. I przetrwał. Wracając do samej bitwy, wykorzystując korzystną sytuację, jaką stworzył powolny marsz Brazylijczyków, pułkownik paragwajski zatrzymał marsz sił księcia w wąskim przesmyku nad potokiem Itororo. Caballero rozmieścił swoich ludzi w ten sposób, że jedyną możliwością pokonania przesmyku przez Brazylijczyków było przejście przez most, który został silnie obsadzony przez paragwajskich żołnierzy. Wiązało to się z dużymi stratami wśród Brazylijczyków, tym bardziej, że na końcach mostu zostały umieszczone 4 działa, a kolejne 4 działa ostrzeliwały pozycje brazylijskie z okolicznych wzgórz. Bitwa charakteryzowała się atakami oraz kontratakami w celu zdobycia lub odbicia mostu. Około godziny 13 siły brazylijskie zdobyły ostatecznie most oraz zmusiły siły Caballero do odwrotu. W bitwie wzięło udział blisko 20 tysięcy żołnierzy, zaś zostało zabitych ponad 4 tysiące.
szarża pod wulką węglową. Otóż jest taki mit mówiący, że coś jest mitem. Chodzi o polskie szarże na niemieckie czołgi w trakcie II wojny światowej. I najpierw był taki mit, że Polacy przeprowadzali szarże na koniach na niemieckie czołgi. I był to taki mit rosyjski. Komuniści wmawiali, że Polska była tak prymitywna, że nie miała czołgów i prowadziła natarcia na koniach. No nie była to prawda. Do szarży dochodziło, ale nie były to szarże planowane. Mieliśmy ułanów, którzy działali w terenie i bywały sytuacje, że ci natknęli się na czołgi i atakowali te czołgi z nienacka, ponieważ szybciej było jeździć na koniach niż na przykład na piechotę. Z kolei teraz uznaje się ten mit właśnie rosyjski za mit, ale tak po całości, i współcześnie wielu ludzi myśli, że w ogóle te szarże nie miały miejsca. No miały, ale nie miały miejsca w takim kontekście, w jakim mówiono o tym za czasów PRL-u. No i właśnie szarża pod wulką węglową jest jedną z takich szarż kawaleryjskich podczas kampanii wrześniowej. Była to ostatnia szarża w dziejach jazdy polskiej wykonana z udziałem całego pułku kawalerii. Dowódca 14 Pułku Ułanów z Podolskiej, pułkownik Edward Godlewski, podjął decyzję o skróceniu drogi do Warszawy i postanowił skręcić na południe do Mościsk. Razem z nim tę trasę obrała także mała część 9 Pułku Ułanów Małopolskich. Niespodziewanie pułki natknęły się w Dąbrowie Leśnej koło Wólki Węglowej na Niemców, lecz Godlewski nie zmienił decyzji, tylko dał znak do szarży ułanów. Do brawurowego ataku poprowadził dowódca 3 szwadronu, porucznik Marian Walicki. Dzięki zaskoczeniu Niemców podczas odpoczynku i odwadze polskich żołnierzy pozycje wroga zostały przełamane. Niestety nie rozpoznano, że w Mościskach na skraju wsi ustawiony jest garnizon niemieckich karabinów maszynowych i czołgów, które zasypały szarżujących seriami pocisków. Mimo ciężkich strat, bo zginęło ponad 100 ułanów, natarcie powiodło się i pułk przebił się do Warszawy. Po bitwie orderem Virtuti Militari za ten czyn został odznaczony kapral Bronisław Czech, który podczas szarży podjął drzewce sztandaru 14 pół od rannego ułana i tym samym uratował je. Świadkiem polskiego ataku był włoski korespondent wojenny, który opisał ten atak, więc polecam poczytać. Właśnie on opisuje, jak niemieckie czołgi strzelały do polskich ułanów, a polscy ułani mimo to przebrnęli przez ścianę ognia, jak on to napisał. Bitwa nad rzeką Tolens. Bitwa stoczona w epoce brązu, orientacyjnie pomiędzy 1300 a 1250 rokiem przed naszą erą w dolinie rzeki Tolens na terenie dzisiejszych Niemiec. Żadne przekazy historyczne o niej nie są znane, zatem cała wiedza na jej temat pochodzi wyłącznie z badań archeologicznych na pobojowisku. Na podstawie przebadanego do 2017 roku fragmentu terenu badacze oceniają, że mogło w niej wziąć udział nawet 4000 wojowników, z których nawet do 750 padło, a na tamte czasy to były olbrzymie liczby. Są liczne poszlaki wskazujące na nielokalną genezę konfliktu i takież pochodzenie walczących. Odkrycie w północnej Europie pobojowiska tak wielkiej bitwy z tak odległych czasów jest bardzo znaczące. Pismo na tych terenach nie było wówczas jeszcze znane, więc przekazy historyczne o niej nie istnieją. Wcześniejszy pogląd na dzieje Europy na północ od Alp nie wskazywał na możliwość toczenia konfliktów zbrojnych o tej skali, w dodatku z udziałem zawodowych wojowników. Badacze spekulują, że działał tu mechanizm podobny do opisanego przez Homera w odniesieniu do wojny trojańskiej, która zapewne toczyła się około 100 lat później niż bitwa nad Tolens. Gromadzenie się niewielkich, pochodzących z różnych okolic grup wojowników, większą siłę do osiągnięcia wspólnego celu. Bitwa pod Gorlicami, która zresztą nazywa się bitwą zapomnianą. Bitwa podczas I wojny światowej. Walki pozycyjne pod Gorlicami trwały prawie pół roku, ale decydujące starcie rozpoczął niespodziewany atak wojsk niemieckich i austro-węgierskich 2 maja 1915 roku. W dniach 2-5 maja 1915 roku pod Gorlicami został przerwany front rosyjski. W najnowszych opracowaniach bitwa ta jest określana także jako Małe Verdun. Bitwa pod Verdun odbyła się później od bitwy pod Gorlicami i zakończyła się właściwie klęską państw centralnych, zaś bitwa pod Gorlicami zwycięstwem armii niemieckiej. Można uznać, że operacja gorlicka stanowiła wręcz zaprzeczenie koncepcji, która doprowadziła do niemiecko-francuskich zmagań pod Verdun, ponieważ odmiennie od walk na froncie zachodnim zmierzała nie do wyczerpania zasobów ludzkich i materialnych przeciwnika, a do rozstrzygnięcia kampanii w drodze
głębokiego przełamania frontu. Bitwa Gorlicka stanowi również jeden z nielicznych podczas tej wojny przykładów ofensywy, która doprowadziła do przełamania ustabilizowanej linii frontu i jednocześnie do wytworzenia zupełnie nowej sytuacji strategicznej, przenosząc w krótkim czasie działania wojenne na odległość kilkuset kilometrów. Bitwa pod Cecorą. Bitwa stoczona we wrześniu 1620 roku między armią turecko-tatarską a polskimi wojskami koronnymi pod Cecorą. Po nierozstrzygniętej obronie polskiego obozu wojska Rzeczypospolitej zostały rozbite w odwecie. Bitwa ta stanowiła początek wojny polsko-tureckiej, której zakończeniem była obrona Chocimia, a następnie podpisanie traktatu potwierdzającego ustalenia traktatu w Buszy z 1617 roku. Uczestnik tej bitwy, Stefan Chmielecki, napisał 26 września w jednym z listów, że bitwa była przegrana i zarzucał husarzom z prawego skrzydła, że uciekli z pola bitwy, nie skruszywszy nawet kopii, ale następnie sam potwierdza, że wrogów zginęło więcej niż Polaków. Z listu jednak wynika, że Chmielecki walczył na tyłach lewego skrzydła i nie wiedział, co się działo na skrzydle prawym. Zresztą bitwa trwała 6 godzin i trudno przypuszczać, aby prawe skrzydło, które wzięło na siebie główny impet wroga, nie walczyło. Ponadto jasne jest, że broniąc się przed atakiem, trudno było husarii używać broni zaczepnej, jaką jest kopia i jaka była główną bronią dla husarzy. Nie zmienia to faktu, że husaria została w trakcie tej bitwy rozbita. Wiecie, husaria to była taka ciężka jazda, oni nie byli przystosowani do każdego rodzaju bitwy, oni świetnie sprawdzali się w szarżach, a w trakcie tej bitwy dystans był dużo mniejszy, przez co nie mogli używać swojej głównej broni, czyli kopii, no i przez to zmienili się po prostu w zwykłych jeźdźców. Bitwa o zamek w Malborku. W latach 30. XX wieku zamek był często wykorzystywany przez Niemców jako tło uroczystości nazistowskich. Było to bardzo ważne miejsce dla nazistowskich Niemiec. W zimie 1945 roku podczas walk o miasto z Armią Czerwoną zamek został zamieniony w punkt oporu, co doprowadziło do olbrzymich zniszczeń. Zamek Malborku stał się niemiecką fortecą, zaś Armia Czerwona przeprowadziła prawdziwe oblężenie. W trakcie walk zniszczono nawet 60% zamku. Po II wojnie światowej zamek trafił w ręce Armii Polskiej, a następnie przystąpiono do odbudowy. Bitwa pod Refidim. Bitwa pomiędzy Izraelitami a Amalekitami, do której doszło w oasie Refidim podczas wędrówki narodu wybranego z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Otóż Izrael, mimo że był ludem wędrownym i przemieszczał się z Egiptu po Bliskim Wschodzie, to był dość dobrze funkcjonującym państwem. Posiadali oni nawet swoją armię, którą dowodził Jozue. W końcu przy oazie Refidim doszło do starcia z tamtejszym plemieniem, Amalekitami. Wojskami dowodził oczywiście Jozue, z kolei przywódcy Izraelitów, Aaron, Hura i Mojżesz obserwowali bitwę z góry, swoją obecnością wspierając izraelskich żołnierzy. Izraelici mieli przewagę militarną, póki Mojżesz trzymał ręce w górze. Gdy się zmęczył, jego towarzysze posadzili go na kamieniu i podparli mu ręce. Bitwa trwała do wieczora, aż zakończyła się zwycięstwem Izraelitów. I tutaj, w tej bitwie, doszło do bardzo ważnego wydarzenia, a mianowicie pojawił się geniusz militarny Mojżesza oraz znajomość kosmosu przez Izraelitów. Wiedzieli oni, że akurat jest noc świętojańska, czyli najkrótsza noc w roku. Dzień będzie dłuższy. Specjalnie rozstawili się w taki sposób, aby przeciwnicy mieli pod światło i dzięki temu wygrali. Do dziś badacze spierają się, w jaki sposób doszło do tej bitwy. Jest bardzo możliwe, że Izraelici cierpieli wielki głód. Z tego względu postanowili zaatakować ludy mieszkające przy oazach. Jest również druga wersja mówiąca, że to właśnie Amalekici zaatakowali Izraelitów. Są również rozważania, w jaki sposób Mojżesz miał wpływ na tę bitwę i o co chodzi z podniesionymi rękami do góry. Bardzo możliwe, że jest to po prostu zapis symboliczny, mówiący o jakimś pojednaniu z Bogiem, ewentualnie modlitwie. Inni twierdzą, że były to jakieś znaki strategiczne wydawane wojskom. Jakby nie patrzeć, Izraelici wygrali tę bitwę i zagwarantowali sobie miejsce na Bliskim Wschodzie po dziś dzień. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia.
Trzymajcie się. Cześć.